tymi schodami w 1920 roku Tomasz Żółtowski, herbo Ogończyk, opuszczał rodzinny pałac w Niechanowie. Wyruszał na wojnę polsko-bolszewicką. 23-letni Tomasz za swój obowiązek uznawał obronę ojczyzny przed rosyjską zarazą ze wschodu. Tomasz Żółtowski urodził się 18 stycznia 1897 roku w Niechanowie. Jego rodzicami byli Stanisław hrabia Żółtowski herbu Ogończyk z Niechanowa oraz Maria Jadwiga księżna Sapieha Kodeńska z Krasiczyna herbu Lis, siostra księdza arcybiskupa Adama Sapiechy, metropolity krakowskiego. O czasach szkolnych młodego Tomasza wiadomo niewiele, z powodu braku źródeł, ale znając ogromne przywiązanie jego rodziców do nauki, zapewne Tomasz przyjął bardzo staranną edukację. Z zachowanych pamiętników krewnych Tomasza wynika, że był człowiekiem poukładanym, dobrze zorganizowanym oraz miał opinię osoby dobrze poinformowanej, jeśli chodzi o sprawy wielkopolskiego ziemiaństwa. W czasie I wojny światowej uniknął służby w armii niemieckiej. Natomiast chętnie uczestniczył w powstaniu wielkopolskim. Warto w tym miejscu podkreślić, że ojciec Tomasza hrabia Stanisław Żółtowski był człowiekiem, który przywiązywał ogromną wagę do podnoszenia oświaty, szczególnie tej rolniczej, zarówno w swojej rodzinie, jak i u rodzimych włościan. Zakładał między innymi kółka rolnicze w całym województwie. Był też prezesem Wielkopolskiego Centralnego Towarzystwa Gospodarczego i prezesem Banku Ziemskiego. Hrabia Stanisław Żółtowski był wielkim patriotą, i właśnie w takim duchu, dobrego Polaka i patrioty wychowywany był Tomasz. Nie dziwi więc, że jako młody człowiek, gdy świeżo co odrodzonej Polsce zagroziła Rosja sowiecka, zdecydował się z bronią w ręku walczyć z bolszewikami. Podobnie zresztą, jak jego starszy o 8 lat, brat Paweł, który na wojnie polsko-bolszewickiej był dowódcą 8. Kompanii 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Ziemianie z okolic Gniezna, oprócz wysyłania na front wschodni swoich synów, włożyli także ogromny wysiłek w pomoc gospodarczą dla polskiej armii. Znajdujemy się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Zakrzewie koło Kłecka. Obiekt ten wybudował w 1872 roku hrabia Albin Węsierski. Po jego śmierci majątek przeszedł w ręce rodu Chełmickich. W okresie wojny polsko-bolszewickiej zarządzał nim Stanisław Chełmicki. Zespół pałacowo-parkowy w Zakrzewie od 1878 roku należał do wielkiego polskiego patrioty Wojciecha Chełmickiego, który kupił go po to, by nie przeszedł w niemieckie ręce. Po jego śmierci, w 1919 roku, zarządzanie majątkiem przejął jego 31-letni syn Stanisław. Wielką miłością Stanisława Chełmickiego były konie. Jak wynika ze wspomnień członków rodziny dziedzica Zakrzewa, hodowla koni była jednym z głównych źródeł dochodu dóbr zakrzewskich. Konie hodowane w Zakrzewie przez wiele lat były określane jako jedne z najlepszych w Wielkopolsce. Dlatego nie powinna być dla nas zaskoczeniem informacja, że duża część koni wyhodowanych w Zakrzewie trafiła do polskiego wojska i wykorzystano je w bitwach podczas wojny polsko-bolszewickiej. Stanisław Chełmicki z Zakrzewa, o którym już wspomnieliśmy, sprzedawał konie dla polskiego wojska. Tymczasem bracia Franciszek i Antoni Saskowski z Popowa Ignacewa pośredniczyli, sprzedawali broń dla polskiej armii, głównie armaty. Popowo Ignacewo, mała wieś w gminie Mieleszyn, należąca od 1913 roku do Jana Saskowskiego, który mieszkał w tutejszym XIX-wiecznym pałacu wraz z żoną Anną oraz synami Franciszkiem i Antonim. Bracia, jak wielu wówczas Polaków, służyli w czasie I wojny światowej w armii niemieckiej. Bracia po I wojnie światowej mieli nawiązane kontakty na zachodzie Europy, które wynikały zarówno ze studiów w Niemczech, jak i służby w armii niemieckiej. Warto też dodać, że Antoni w czasie I wojny światowej był dowódcą baterii artylerii. I właśnie te kontakty bracia wykorzystali w latach 1919-1921, kupowali dla polskiej armii broń. Armii, która była wtedy bardzo słabo wyposażona. Po zakończeniu działań wojennych zaangażowali się w przyłączenie Wielkopolski do Polski i wzięli udział w powstaniu wielkopolskim. Franciszka Saskowskiego określano nawet mianem skarbnika powstania. W późniejszych latach był natomiast komendantem Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Mieleszynie, a od 1935 roku do wybuchu II wojny światowej wójtem gminy Mieleszyn i radnym powiatowym w Gnieźnie. Ciekawostką jest, że Franciszek, jak mówią najstarsi mieszkańcy gminy Mieleszyn,
Jednej z armat nie sprzedał i zatopił w jednym z jezior na terenie gminy. Z kolei Antoni Saskowski od 1928 roku do września 1939 roku był wójtem gminy Mogilno-Zachód oraz radnym powiatowym w Mogilnie. W okresie międzywojennym w stopniu podporucznika był także przewodniczącym Ligi Obrony Powietrznej Państwa Koła Mogilno-Zachód. Wkład właścicieli ziemskich z okolic Gniezna w pomoc dla polskiej armii był ważny. Jednak najważniejsi byli ludzie, którzy walczyli na froncie wojny polsko-bolszewickiej, tacy jak Tomasz Żółtowski. 15. Pułk Artylerii Polowej, w której Tomasz Żółtowski służył w stopniu podchorążego, toczył krwawe boje z bolszewikami, wykazując się wielokrotnie męstwem. Wielu żołnierzy, którzy przeżyli wojnę polsko-bolszewicką, najwyższą cenę za miłość do ojczyzny zapłaciło w 1939 roku. Nie było jednak w tym gronie Tomasza Żółtowskiego, który po krótkiej chorobie zmarł 29 stycznia 1935 roku w Nawojowej koło Nowego Sącza. Miał zaledwie 38 lat. Pochowany został w Niechanowie.